Okej, cześć wszystkim, z tej strony... Siema, sportowe chwile, crossfitowe sportowe chwile. Tak, z tej strony Mateusz Wasilewski i Michał Karmowski, którego nie trzeba przedstawiać. Spotkaliśmy się na tej imprezie, ja startuję w zawodach, Michał... A ja podziwiam, bo naprawdę jest co? Prawdziwa maszyna crossfitowa. No, jeszcze bym nie powiedział, ale dziękuję za tak miłe słowa. To wam zdradzę małą tajemnicę, obserwowałem go jak tam startował na polu walki i mówię, muszę mieć z tym kolesiem zdjęcie, naprawdę, sylwetka, super. Chciałbym wam przedstawić osobę, która jest głównym moim motywatorem do tego, co robię dla was, dlatego, że powstał mój fanpage, tak samo jak Michał. Jest to główna osoba, która mnie do tego zmotywowała. Poniekąd chciałbym pójść w jego ślady, aczkolwiek troszkę bardziej w trening funkcjonalny, trening crossfit, aczkolwiek widzę, że u Michała też się dużo tego treningu pojawia. Pojawia się oczywiście. Ja wam powiem szczerze, że patrząc ogólnie na predyspozycje fizyczne osób, które uprawiają crossfit, to dla mnie osobiście jest to najlepsza metoda do zbudowania fantastycznej sylwetki, ale też do tego, żeby być mega sprawnym, żeby szybko biegać, żeby naprawdę być taką osobą wszechstronną, bo crossfit przydaje się również w sportach walki. Wiemy, że coraz więcej fighterów uprawia crossfit, łączy to ze sobą, także dla mnie naprawdę jest to no super. A kulturystyka była gdzieś tam wpleciona u mnie. Teraz jak już nie startuję, to nie ukrywam, że te treningi crossfitowe, funkcjonalne, trochę fighterskich, takich tam zajawek się pojawiło, bo trzeba być sprawnym, no co mam powiedzieć. Dokładnie, trzeba próbować różnych sportów, żeby się nie zamknąć w takiej klatce, żeby nie tylko być skierowanym na jedno, tylko poszerzać swoje horyzonty. Co jeszcze mogę powiedzieć? No, jestem troszkę zmęczony. Tak. Dopiero zszedł z placu boju, także trochę musicie być wyrozumiali, ale to ja może dokończę, że przede wszystkim musicie pamiętać o tym, żeby zmienić swoje nastawienie psychiczne. Czasami są dni, że nam się nie chce, mamy za przeproszeniem w dupie tą dietę, to jedzenie, mamy ochotę poleżeć przed telewizorem, to zróbmy to, ale niech to trwa jeden, maksymalnie dwa dni i nawet jak nam coś nie wyjdzie, to się nie poddawajcie, bo nie chodzi o to, żeby przestać, tylko o to, żeby walczyć. My się urodziliśmy po to, żeby być po pierwsze szczęśliwi, a po drugie fajnie wyglądać. Każdy, kto zaprzepaszcza tą szansę, po prostu nie szanuje swojego życia i swojego zdrowia. Trenujcie, walczcie ze sobą, ze swoją głową i wielkie sportowe pozdro dla was. Super, chłopaki.